To, co właśnie zrobiłem, można bardzo łatwo osiągnąć i nie wymaga to wielkiego wysiłku. Chaos i nieporządek. Czy jednak potraficie sobie wyobrazić coś takiego? Jest to praktycznie niemożliwe. Zabraniają nam tego prawa fizyki i zdrowy rozsądek. A jednak w świecie przyrody na każdym kroku chaos zamienia się w porządek. Weźmy zwykłą gałąź. Drewno w tej gałęzi składa się z tysięcy maleńkich rurek, tak zwanych naczyń, które powstają niemalże z niczego. Rośliny mozolnie budują strukturę drewna ze związków chemicznych rozproszonych w glebie i produkowanych z dwutlenku węgla z powietrza. Wynikiem jest niezwykle skomplikowana i bardzo uporządkowana struktura. Nie ma tu miejsca na chaos. Tajemnica utrzymywania porządku tkwi w energii. Może ona na przykład powodować ruch obiektów. Może być energią reakcji chemicznych. Czy wreszcie może być energią elektryczną, która pozwala świecić kuli plazmowej. Życie udoskonaliło pobór energii tak, aby po mistrzowsku ją kontrolować. Jedną z najlepszych form energii jest ta powstająca w trakcie spalania. Kojarzy się nam ono głównie z zapaloną zapałką, ale może mieć także znacznie bardziej burzliwy przebieg. W tej szklanej probówce podgrzewam za pomocą palnika chloron potasu, który rozpada się na chlorek potasu i reaktywną atomową formę tlenu. Następnie do roztopionego chlorona potasu wrzucamy gumisia. Sacharoza będąca głównym składnikiem gumisia zostaje utleniona przez tlen powstający w reakcji w agresywnej atomowej formie. Otrzymaliśmy zatem ogromne ilości energii w postaci ciepła, światła i dźwięku, jednak energia ta natychmiast uciekła do otoczenia. Spróbujmy zatem trochę inaczej. Skrapiamy gumisia odrobiną alkoholu i podpalamy go. Tym razem reakcja zachodzi znacznie wolniej, ponieważ utleniaczem jest tlen cząsteczkowy z powietrza, a nie agresywna forma tlenu atomowego powstałego z chloranu potasu. Ciągle jednak to, co uzyskujemy w wyniku tej reakcji, to płomień i duża ilość ciepła. Być może bylibyśmy w stanie ogrzać za jego pomocą szklankę wody, ale czy taka energia mogłaby napędzać życie? Potrzebujemy czegoś znacznie wolniejszego i łatwiejszego w kontrolowaniu. To, co dzieje się w tej kolbie, to fermentacja, której ulega cukier, ten sam, który utleniał się w gumisiu. Reakcja zachodzi dzięki katalitycznemu działaniu inwertazy i enzymów łańcucha oddechowego produkowanych przez komórki drożdży. W wyniku reakcji sacharoza jest stopniowo rozkładana na prostsze cukry, glukozę i fruktozę. Te z kolei są powoli utleniane do dwutlenku węgla, który nadmuchuje balon, wody oraz alkoholu etylowego. Drożdże uzyskują dzięki tej reakcji energię potrzebną do pączkowania i budowy nowych kopii swoich złożonych komórek. Tym razem reakcja zachodzi stopniowo, niemalże niedostrzegalnie. Energia uwalnia się powoli i może zostać wykorzystana do napędzania życia. Czym zatem jest życie? Życie jest budowaniem porządku z chaotycznego otoczenia, ale jest także kontrolowaniem przepływu energii, najważniejszej waluty, dzięki której ewolucja życia na Ziemi w ogóle stała się możliwa. Jest to tylko i aż reakcja chemiczna, której przebieg pozwala utrzymywać złożone struktury, które w martwym świecie skazane byłyby na nieuchronny rozpad.